Dzień dobry Państwu. Niedobre wieści. Niedobre wieści z frontu. Cały czas wirus daje nam mocno po dupie. Walczymy na wszystkich frontach. Siostra Ho podobno już zdobywa kolejny przyczółek, zakładając kolejny oddział polowy w kolejnym ośrodku. Ale to niestety nic nie daje. Cały czas... Siostra, jak Państwo widzą, nawet siostra poległa. Co mi się siostra wydurnia? Na rany Chrystusa przecież no nie wytrzymam. Całe szczęście, że siostra żyje. W tej chwili proszę się ogarnąć. Pacjenci czekają. Musimy inaczej walczyć z zarazem. W tym czasie połączymy się z ministerstwem. Może została opracowana jakaś nowa strategia walki z wirusem. Połączę się z ministerstwem. Tak jest. Tak jest. Panie mistrze. Więc jak Państwo widzą... Proste wytyczne. To są proste wytyczne. Jak to powinien? Mamy broń. Uzyskaliśmy broń. Proszę.
Ale najpierw muszę pokazać, jakie są objawy. Proste. Ciąży państwo jakaś choroba. Zostali państwo dotknięci wirusem. Pan rozumiem w gastronomii, pani branża fitness. Spokojnie, wszystkim się zajmiemy. Na szczęście przed chwilką dostaliśmy wytyczne z ministerstwa i mamy lek. Siostro, w tej chwili proszę przynieść lekarstwo z ministerstwa. Proszę państwa, tym lekarstwem jest osoczek. Proszę bardzo, siostro, spreparować osoczek. Dobrze, trzeba dobrze wydrążyć. Proszę dobrze wydłubać tę pesteczkę, żeby tam nic nie było. Siostra dobrze tam to wszystko wyskroi. Bardzo dobrze. Państwo się przejmują. Wiemy, że to jest bardzo uciążliwa choroba, ale nad wszystkim panujemy. Dobrze. Tak. Proszę. Proszę bardzo. Proszę. Jak, proszę państwa, jak ministerstwo daje leki, to nie ma bata, że to nie działa. Proszę bardzo. Jedno z rana. Są jeszcze porządni ludzie na tym świecie. Dlatego dalej zapraszam państwa do odwiedzania naszej przychodni na Alei Dębowej. Dalej będziemy państwu służyć naszą rzetelną, medyczną wiedzą przy wsparciu ministerstwa. Zapewne pokonamy gnębiącą nas
zarazę. Do widzenia.